Telewizja Tarnowska TV dziś po raz kolejny zawitała na basenie pod Górą Świętego Marcina. Dziś zapytałam spotkane osoby o to, jak się opalają i czy można opalić się za bardzo. Można się za bardzo opalić, można się spalić po prostu. Czy basen to jest dobre miejsce na opalanie? Myślę, że tak. Tutaj jest woda, także woda bardziej przyciąga to słońce. Zresztą można sobie posiedzieć i ten czas szybciej leci i to tak jakoś... No tak, dobre. Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Tak, bardzo dobre miejsce. Ja sądzę, że są lepsze miejsca, ale basen jest jak najbardziej dobrym miejscem na opalanie. Chyba tak, no ale lepsze mi, nie wiem, ja bym wolał na Radów na przykład się opalać, nie wiem. Ja myślę, że dobrze, ładne dziewczyny są. Oczywiście, tylko nie w cieniu, nie polecam. A jak się chronić, żeby za bardzo się nie opalić? Ja się nie chronię, ja wolę sobie poleżeć tak normalnie, bez żadnych balsamów, ale myślę, że jakieś balsamy z filtrem to jest bardzo dobry pomysł dla osób, które właśnie mogą zostać spalone, że tak powiem, przez sąko. Albo się opalać z umiarem, albo się trzeba smarować odpowiednimi specyfikami. Znaczy, no to olejkami do opalania, albo przeciwopalania. Trzeba używać specjalnej kremy z filtrem UV. Filtrem jakimś na przykład, na słoneczku mniej, w cieniu więcej. Trzeba posmarować się kremem z filtrem. Używać filtrów. Smarować się olejkiem. Nie, ja się podłączę. No chyba też jednak smarowanie olejkiem jest najlepsze. A czy można się za bardzo opalić? Czy opalenizna może stać się brzydka? Tak. Wydaje mi się, że tak. Według mnie za bardzo czasami wygląda to już aż na spalone, także wydaje mi się, że tak, naprawdę można się za bardzo opalić. No tak, jeżeli nie używa, na przykład używa się przyspieszaczy do opalania, a słońce naprawdę grzeje. Jak przesadzimy na przykład ze słońcem? Myślę, że tak. Jak wygląda się już powiedzmy jak grzanka, to już nie jest to apetyczne, że tak się wyrażę. Nie, ponieważ to jest jakby poparzenie pierwszego stopnia na skórze i wtedy jest się strasznie czerwonym. Oj, nie wiem, jak skóra zacznie schodzić? Za dużo się na słońcu siedzi. Nie wiem, nie próbowałem.